Siemanko, ludziska, z tej strony Metsu, witam was w kolejnym odcinku z kariery Radosława Majeckiego w FIFA 20. A dzisiaj możemy zmienić barwy klubowe, oczywiście, jeśli pojawi się ciekawa oferta transferowa. Zaczynamy od meczu z Deportivo Alaves. Potem okienko transferowe i miejmy nadzieję, że coś ciekawego się pojawi. No bo chętnie zmieniłbym pracodawcę na zdecydowanie mocniejszego. Piąte miejsce w La Liga to jest naprawdę niezła pozycja jak na ekipę Villarreal. Bronimy tutaj bardzo dobrze. No i może to być nasze pożegnanie, więc zaprezentujmy się z dobrej strony. Zaczynamy pierwsze spotkanie. Ładnie Kessié podanie do środka, Palacios odegranie, Kessié, kapitalny przerzut, jak widzimy, może być na centymetry i tak się dzieje. Iwan dośrodkowanie i Gerard Moreno na 1-0. Cóż za idealna finalizacja w polu karnym. Jak widzimy, ekipa Deportivo Alaves stara się wyprowadzić kontrę. Dirardo Navarro. Ten ma sporo miejsca, by dośrodkować. Zobaczmy. Navarro, Gnohere broni Majecki. Niestety dobitka. I mamy gola wyrównującego. Ciężko za utratę jego winić bramkarza. Staramy się zdobyć drugą bramkę i Borra do środka. Kessié, kapitalne podanie, Palacios, rozrzucenie gry Pedraza. I to musi być, niestety nie jest 2-1. Cóż za błędy naszych napastników. Tak nie można grać. Kessié jeszcze zgarnia tą piłkę i Borra, Kessié, i Borra, Kessié. Ładnie rozgrywamy, ale Palacios niestety uderza prosto w ręce Pacheco. Niestety Deportivo Alaves ma ostatnią akcję w pierwszej połowie. Soloy może dośrodkować, zobaczmy. Mocna centra, Guidetti! Tylko boczna siatka. Szwed zmarnował dobrą okazję. Druga połowa pod dyktando Villarreal. Mamy rzut rożny. Patrzymy, mocna wrzutka na pole karne. Kessié zgrywa... Nie, do Kessiego jest zgranie. Najważniejsze jest to, że pada bramka. I Borra rozgrywa piłkę w środku pola, Palacios na skrzydło, tutaj jeszcze raz Palacios do środka, Moreno, Tetacito, czy poda do Moreno, nie, do Iborry, a do Palaciosa oczywiście, co ja mam z tymi nazwiskami dzisiaj, fatalnie mi to wychodzi. Ale na szczęście ostatnie spotkanie kończy się naszym zwycięstwem, 3-1, nie zachowaliśmy czystego kąta, no ale przy bramce nie mieliśmy większych szans, pierwszy strzał z bardzo bliska jeszcze zdołaliśmy odbić. No ale niestety przy dobitce już była pusta bramka, no i napastnik musiał to wykorzystać. Statystyki mówią same za siebie, pełna dominacja, no i zasłużone zwycięstwo Kessié piłkarzem tego spotkania. Majecki, jedna interwencja, Pacheco 4, robił co mógł, ale nas nie powstrzymał. Przechodzimy dalej. Pierwsze spotkanie za nami i być może ostatnie w barwach Villarrealu. Piąte miejsce w tabeli całkiem nieźle nam poszło, oczywiście mogło być lepiej, ale tylko 6 punktów straty do lidera. Więc jeśli byśmy odeszli, to zostawiamy drużynę w dobrej pozycji. Gerard Moreno najwięcej bramek, 14 w 18 spotkaniach. Parejo najwięcej asyst wraz z Palaciosem po 8 w 18 meczach. Najwięcej czystych kąt Ter Stegen 10, ale my tylko jedno mniej. No i powiedzmy sobie szczerze, gramy w dużo słabszej drużynie, a tylko jedno mniej czyste konto. To mówi samo za siebie. Bardzo dobra runda w wykonaniu Radosława Majeckiego. Nie widać tego przeskoku z Ligi Portugalskiej do Ligi Hiszpańskiej. Poprosiliśmy o transfer, czy dostaniemy zgodę? Tak jest. Jeśli pojawi się dogodna oferta, będziemy o tym poinformowani. No i mamy tutaj jakąś ofertę. Zobaczmy skąd. Z Aston Villa. Liga angielska. Czy to byłby przeskok? No, tygodniówka imponująca. Zobaczmy, jak sobie ta drużyna radzi. No i czy w ogóle jest w Premier League. Bo jeśli są w Championship, to nawet nie ma co tej oferty rozważać. Na pewno nie są w czubie. Nie ma ich też na dnie. Czyli muszą grać w Championship. Tam są liderem. Ale czy my chcemy grać w drugiej lidze angielskiej? No powiedzmy sobie szczerze, nie chcemy. Nam tylko zależy na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Więc odrzucamy tą ofertę. I czy to był błąd? Mamy ostatni dzień okienka transferowego. I była jedna oferta od Aston Villa z Championship. No, to może być jedno z gorszych okienek, ale jedna oferta była, zawsze to coś. Może jeszcze jakaś się pojawi w ostatnich godzinach. Taki transfer last minute. Czekamy, czekamy i doczekać się nie możemy. Nic się nie chce pojawić w zakładce Moja Gwiazda. Aj, jest coś. To musi być oferta transferowa. Tak jest. Od kogo? Tottenham. No powiem wam szczerze. To mógłby być hitowy transfer. Dobra tygodniówka, bardzo mocna drużyna, która przy dobrych wiatrach może nawet gra w Lidze Mistrzów. Zobaczmy, jak sobie radzi w lidze. Trzecie miejsce. Nieduża strata do lidera. Wygląda to naprawdę przyzwoicie. No i jeszcze zobaczmy europejskie puchary. Czy oni są w Lidze Mistrzów albo w Lidze Europy? Champions League najpierw. Tak, i mają dobre losowanie. Benfica. No, powiedzmy sobie szczerze.
To byłby dla mnie wielki krok w karierze. Hitowy transfer do Tottenhamu. Moglibyśmy wygryźć Llorisa. Nie będzie łatwo, ale to zawsze jakieś wyzwanie. Jednego, czego mi brakuje przy tych ofertach, to że nie dostajemy roli w zespole. No bo to by się przydało, czy tam zmiennik, czy kluczowy piłkarz. No wiecie, o co chodzi. Ale i tak zaakceptuję tą ofertę. No bo to są ostatnie godziny okienka. Kapitalny klub się po nas zgłasza. Drużyna, która niedawno jeszcze grała w finale Ligi Mistrzów, zgłasza się po nas. No i takich ofert się nie odrzuca. Jeśli chodzi o ten materiał, jeśli będziemy regularnie dostawać szansę, to powinniśmy zagrać z Chelsea, potem z Cardiff, z Benfica, no i z Derby, które jest beznadziejne, więc łatwo byśmy ich pokonali. No i spoko, takie 4 mecze w Tottenhamie, to by było coś przyjemnego. Zobaczmy w ogóle, jak ta drużyna wygląda pod względem bramkarskim. Tutaj siebie musimy znaleźć, oczywiście będziemy dość daleko, no bo jednak nasza nazwa na to wskazuje. Tottenham, minęliśmy, ale już wracamy. Worm to nie powinno być żadne zagrożenie, no tak jest, 71 overalla. Gazzaniga 77, nie oszukujmy się, nie stanowi dla nas zagrożenia. Lloris niestety ma dobry overall, 86, czyli taki sam jak my. To będzie zażarta rywalizacja tak naprawdę. No oczywiście bez transferów, bo naszych tu nie ma. Ja nie wiem, dlaczego nigdy nie ma pokazanego transferu gracza. Przynajmniej byśmy wiedzieli, ile za nas zapłacili. Nie no, trochę śmieszne to jest, no ale może w FIFA 2082 to będzie nowość w trybie kariery, kto tam wie. Gramy na własnym stadionie. Chelsea naszym rywalem. Czas wygrać pierwsze spotkanie i ładnie przywitać się z kibicami. Zaczynamy drugi mecz. Drugi mecz, a pierwszy w barwach Tottenhamu. Tak już bywa, Odriozola świetnie odbiera piłkę. Wings na skrzydło Odriozola rozpędza się. Niesamowite przyspieszenie Hiszpana. Jak widzimy, ucieka wszystkim obrońcom. Czy dośrodkuje na pole karne? Patrzymy, tak jest. I Harry Kane zamienia to na bramkę 1-0 dla Tottenhamu. Ładnie Dele Alli. Podaje na skrzydło, tutaj jest Alan. Jeszcze Kane. Czekasz, ktoś wyjdzie na pozycję. Robi to Odriozola. Czy dośrodkuje na pole karne? Musi precyzyjnie to zrobić. Dele Alli. Niestety prosto w kepę. To nie było najlepsze uderzenie w jego karierze. Dobrze Ndombele podał do środka Dele Alli. Jest tutaj Harry Kane. Son zablokowany. Hyunmin Son do Harry'ego Kane'a. Musi być, tak jest. 2-0. Bawimy się w tym spotkaniu. I pewnie prowadzimy. To mi się podoba. Dobrze Alan, podanie do środka, Dyer, jedna z ostatnich szans w tym spotkaniu, Kane, Ndombele dobija naszego rywala 3-0 i to jest pokaz siły. Zwycięstwo 3-0, nie mieliśmy żadnej interwencji, no bo nasza drużyna grała tak doskonale, że nie dopuściła ekipy The Blues pod nasze pole karne. Ocena meczowa 6,5, wszystkie ciekawe sytuacje w naszym wykonaniu, widzimy 0 celnych strzałów, to się nazywa deklasacja, ale mi się to podoba tak naprawdę. Jeśli chodzi o oceny poszczególnych piłkarzy, no to gracze meczu Harry Kane, 2 bramki, asysta, zasłużył na to 0 naszych interwencji, 3 kepy, co mógł to wybronił, ale mógł niewiele. No i przechodzimy oczywiście dalej. No i jesteśmy już po spotkaniu, ale jedno co mi się nie podoba to ligowa tabela, bo nie wygląda tak jak powinna, mieliśmy być na 3. miejscu, a jesteśmy na 4. z olbrzymią stratą do lidera. No czuję się oszukany tak naprawdę. Jak patrzyłem na tą tabelę z pozycji Ligi Hiszpańskiej, to wyglądało to zupełnie inaczej. Ja nie wiem, czy tak ciężko jest synchronizować ligi. No czy nie wiem, w grze za ponad 200 zł to jest takie trudne. Powiem szczerze, czasem podziwiam, znaczy czasem po prostu się zastanawiam, kto to tworzy. Liverpool, nasz następny rywal w The Emirates FA Cup, nie mamy szczęścia w tym losowaniu. Jak nie Chelsea, to Liverpool. Sami mocni rywale nam się trafiają. No ale nie wiem, przychodzisz do klubu, masz pokazaną bardzo dobrą sytuację w lidze, małą stratę do lidera. Przychodzisz do tego klubu i się okazuje, że masz 15 punktów straty. Takie coś to by mogło przechodzić, jak nie było internetu, ale teraz to nie ma prawa tak się dziać. No i zaczynamy trzecie spotkanie. Akcja, tutaj widzimy naszego zespołu. Ładny strzał, jednak zablokowany. Harry Kane. Jeszcze odegranie Kane na 1-0. Szybki początek i obyśmy ich regularnie punktowali. Dobrze Ndombele, podanie do środka, jest Dyer, jeszcze Hyunmin Son, Alan i niestety Day to broni i będzie tylko i wyłącznie rzut rożny. A mogliśmy więcej wycisnąć z tej akcji, ale jest corner, mocna wrzutka na pole karne, wybita piłka. Jeszcze nie koniec, jesteśmy w posiadaniu piłki, ale Day broni kapitalnie. No i może być bohaterem tego meczu. Oby się jednak tak nie stało, bo teraz jego drużyna atakuje Lozano. Ładnie kontroluje piłkę Eze, podanie na pole karne Puado.
Dośrodkowanie i White niestety na 1-1. Gdzie była nasza obrona? Tego nie wie nikt. No i wreszcie Tottenham w natarciu Ndombele. Ładnie się tutaj przedziera Francuz. Ndombele na pole karne i ten strzał wpada prosto w ręce bramkarza. No i ten mecz kończy się remisem. Cardiff miało jedną sytuację i udało im się ją wykorzystać. Powiedzmy sobie szczerze, nasz początek w Tottenhamie nie jest najlepszy. Dwa mecze, jeden strzał na bramkę i jedna bramka wpuszczona, ocena meczowa 5,5. No ale przy tym strzale nie mieliśmy większych szans tak naprawdę. Nie wiem dlaczego mi tak obniżało ocenę, bo ja cały mecz trzymałem pozycję, a i tak ocena mi spadała. Ewidentnie coś jest nie tak z tą grą w tym roku, bo nigdy się tak nie działo, że za trzymanie pozycji dostawałem negatywne, ujemne punkty. Powiedzmy sobie szczerze, coś poszło nie tak. No i przechodzimy dalej. No i boję się, że ta ocena może sprawić, że z Benficą nie zagramy, bo czasem może menadżer na to spojrzeć, mając dwóch wyrównanych bramkarzy. Ale naprawdę, co się stało z tą tabelą ligową? No przecież albo ja mam zwidy, albo to inaczej wyglądało, jak patrzyłem z perspektywy Villarreal. Możecie mi napisać. No. Zobaczmy tutaj Benfica, no tego się właśnie obawiałem. Ławka rezerwowych. Tak się może stać, jak dostajesz niską notę i masz w miarę wyrównanego bramkarza drugiego. Jak się skończy ten mecz? 3-1. No czyli nie zachował czystego kąta Lloris. Może to nam da szansę zagrania w następnym meczu. Naszym rywalem jest Derby. Czy dostaniemy szansę w meczu ligowym? Nie dostajemy. Oj, to się możemy przyspawać do ławki na dłużej. A w ogóle mamy gorszy overall. Przecież ja mam 85. Nie wiem, czy byłem przekonany, że mam 86. 4-0. No po takim meczu to ciężko, żeby Lloris wylądował na ławce rezerwowych. A jak wyląduje, no to ciężko będzie uznać, że trener podjął słuszną decyzję. Manchester City. Kolejny raz ławka. Znaczy, przepraszam, nie nawet ławka, tylko trybuny, bo tutaj przecież nie można wchodzić z ławki rezerwowych, więc na ławce też się znaleźć nie możesz. Przegrywamy 3-1. No i z naszej perspektywy to jest bardzo dobra wiadomość, bo po takim występie to my powinniśmy teraz dostać szansę, no bo tak to działa ostatnimi czasy jakoś. Więc miejmy nadzieję, że z Liverpoolem, chociaż to my wybiegniemy na boisko, bo przydałoby się. I patrzymy, tak jest, dostajemy szansę, po trzech meczach na trybunach wreszcie wychodzimy w podstawowym składzie i trzeba pokazać trenerowi, że warto na nas stawiać. Bez przedłużania zaczynamy to widowisko. Dobrze, tutaj rozgrywamy piłkę, Wings na skrzydło, Odriozola, wiemy jak jest szybki były gracz Realu Madryt, dośrodkowani na pole karne, Kane! Niestety uderzył tak, że bramkarz nawet nie musiał interweniować. Fatalne wykończenie. Jest tutaj Oxlade-Chamberlain. Przedziera się, podaje do Roberto Firmino. Firmino nie traci piłki. Grujić i broni to Majecki jedną ręką. Spektakularna interwencja. Chamberlain wygrywa tą przebitkę. Liverpool w posiadaniu piłki. Zagranie na skrzydło. Almeida na pole karne i Firmino niestety na 1-0. Uprzedził interweniującego obrońcę i zdobył bramkę. Liverpool chce iść za ciosem i idzie po drugiego gola. Chamberlain szuka kogoś, kogo może odnaleźć podaniem. Oxlade-Chamberlain jednak uderza i Majecki jedną ręką to broni. Mimo wpuszczonej bramki bronimy naprawdę doskonale. Dobrze Heung-min Son, drugi najgroźniejszy Koreańczyk na świecie. Zatrzymał się niestety w tym momencie. Dośrodkowanie na pole karne. Kane przegrywa tą główkę. Jeszcze zgarniamy piłkę. Wings niestety dał się przepchnąć. Jeszcze Alan. Podanie i Harry Kane. Nie myli się w takich sytuacjach. 1-1. Wracamy do gry. Wszystko zaczyna się od nowa. Roberto Firmino. Dobre podanie. Fabinho. Chamberlain. Na skrzydło jest tutaj Mohamed Salah. Egipcjanin na skraju pola karnego wbiega w pole karne, Salah odegrał, no i tutaj nasze nie najlepsze ustawienie i Oxlade-Chamberlain niestety to wykorzystuje. 2-1 dla Liverpoolu. Przy tej drugiej bramce niestety popełniliśmy błąd, ale niech to nie przekreśli naszej szansy na remis, choćby Dele Alli w polu karnym, 2-2. Dwa razy po krótkim rogu. Alisson coś nie najlepiej dzisiaj broni. Jak widzimy, Liverpool idzie po wszystko. Mohamed Salah uderza z prawej nogi, ale Majecki to broni końcówkami palców. Odbija tą piłkę na rzut rożny. I mamy corner. Fabinho wznawia grę. Shaqiri pojawił się w miejsce Salaha. Jeszcze Van Dijk tutaj. Efektowne uderzenie, ale kilka metrów nad poprzeczką. Ostatnia akcja meczu należy do nas. Sędzia już powinien kończyć, ale daje nam kontynuować naszą ofensywną akcję. Dziwne zachowanie. Harry Kane w sytuacji sam na sam z bramkarzem odgrywa Dele Alli. Tak jest. Już ponad minuta po doliczonym czasie gry. Sędzia nie chciał kończyć i dał nam zwyciężyć. 3-2 dla Tottenhamu.
Więc to spotkanie kończy się naprawdę happy endem. Popełniliśmy błąd przy drugiej bramce, złe ustawienie, mogliśmy tam zrobić więcej. Przy pierwszej byliśmy bez większych szans, strzał z 5 metrów głową. To się rzadko da obronić. Czasem oczywiście się uda, ale wtedy to jest więcej szczęścia niż rozumu. A tym razem niestety Firmino to wykończył po profesorsku. Dele Alli piłkarzem tego meczu, 2 bramki. Nie miał asysty, ale po co ona? Majecki 4 interwencje, Alisson 1. No Alisson bronił zdecydowanie gorzej od nas. To mu trzeba oddać. No i przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po spotkaniu z Liverpoolem. Zakończonym całkiem fajnym wynikiem. Szkoda tych 2 straconych bramek. No ale mimo wszystko wybroniliśmy zespół w kilku sytuacjach. Nareszcie nie było to takie spotkanie, że każdy strzał wpadał do bramki, no bo to jest naprawdę nieprzyjemne dla bramkarza. No i to były oczywiście rozgrywki The Emirates FA Cup. No my naprawdę mamy pecha w losowaniu. Chelsea, Liverpool, teraz Manchester City. Co następne? Już tu nie ma mocniejszych drużyn. Jak wyeliminujemy City, to mamy prostą drogę do finału. O dziwo z Evertonem dostajemy szansę, co mnie bardzo cieszy. Zachowajmy czyste konto i to może być przepustka na dłużej do pierwszego składu. Zaczynamy ostatni mecz. Everton w posiadaniu piłki na środku boiska, ładny przerzut i Iwobi, czy to opanuje? Nie, zagrywa bezpośrednio na pole karne. Walcott nie dochodzi do tej piłki, bo uprzedza go Majecki. Dobrze tutaj utrzymuje się Everton w posiadaniu piłki, Pennington do środka, Gbamin. Jeszcze zagranie przed pole karne, strzał tutaj Calverta-Luina, no ale Majecki perfekcyjnie ustawiony łapie to uderzenie. No i mamy rzut wolny, Harry Kane podchodzi do piłki. Nasz napastnik odmierza kroki, Kane uderza nad murem perfekcyjnie w okolice okienka. 1-0 dla ekipy gospodarzy. I mamy rzut rożny, Dowell wznawia grę. Długo się zastanawia, co zrobić. Wreszcie dośrodkował, Majecki wychodzi, piąstkuje, ale niestety wprost pod nogi gracza Everton Walcott. Centymetry dzieliły go od szczęścia, ale były gracz Arsenalu się pomylił. Gbamin, dobre zagranie na skrzydło, Theo Walcott. Walcott ma zdecydowanie za dużo miejsca, jest już w polu karnym. Walcott zwolnił i odgrywa do środka i niestety Gbamin zamienia to na bramkę. 1-1, mecz zaczyna się od nowa. Dobrze, tutaj rozgrywamy piłkę, Heung-min Son. Dobre podanie, jeszcze tutaj Escudero, Dele Alli, Heung-min Son może dośrodkować i tak się dzieje. Przeciągnięte, ale przejmujemy tą piłkę. Jeszcze okazja i gol! Jerymina, gdyby nie jego odbitka, no to nie byłoby tego, ale to na szczęście wpadło. Jeszcze Everton się nie poddaje, idą po drugą bramkę. Calhanoglu, dośrodkowanie i Iwobi zgrywa, ale Majecki ostatecznie łapie tą bezpańską piłkę. No i koniec tego spotkania. Mamy zwycięstwo 2-1. Niestety nie zachowaliśmy czystego konta. 3 piłki złapane, 1 sparowana, 1 bramka stracona. Ocena meczowa 6,7. Całkiem niezły występ, jeśli chodzi o Majeckiego. Przy bramce nie mieliśmy większych szans. Bardzo dobre uderzenie Gbamina, który nie słynie z dobrego strzelania, no ale jak widać w FIFA to nie jest problem. Alan graczem tego meczu, asysta przy bramce. Majecki 4 interwencje, Pickford 3. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o to spotkanie. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po spotkaniu ligowym. 5 spotkań za nami w tym materiale. 1 dla Villarreal mecz. No i oczywiście 4 dla Tottenhamu. Tutaj Liga Mistrzów, no ale jeszcze nie mieliśmy okazji tutaj grać. Manchester City liderem, my zajmujemy 4. lokatę. Ale naprawdę czuję się oszukany, bo widziałem coś innego jak tutaj przechodziłem. No i jak widać Liga Mistrzów nie jest nam pisana podobnie jak w karierze bułką. Chyba tutaj nawet jednego meczu nie zagramy, jak tak dalej pójdzie. No a nasza drużyna radzi sobie fenomenalnie. Pokonujemy Benfica 3-0 w rewanżu. W 2 meczu bodajże 6-1. No i to jest różnica klas. Czy wylosowali nam już rywala w Champions League? Przekonamy się. Jeszcze nie, ale tutaj widzimy na przykład, że Barcelona awansowała. Nie wszystkie 2 mecze jeszcze zostały zakończone. Czy dostaniemy szansę z Manchesterem City w następnym materiale? Nie. Też siedzimy na trybunach. To nie są dobre wiadomości, ale zobaczmy, jakim wynikiem zakończy się ten mecz w The Emirates FA Cup. Po karnych awansujemy, całe szczęście. Lloris puścił dość dużo bramek, ale też był bohaterem w rzutach karnych może, więc nie wiadomo, jaka będzie decyzja trenera odnośnie następnego spotkania. Ale ważne, że awansowaliśmy dalej w tym pucharze. No został Everton, Burnley, no i prawdopodobnie Wolverhampton. Więc kogo nie wylosujemy, to i tak to będzie zdecydowanie łatwiejszy rywal niż Chelsea, Liverpool czy Manchester City. Więc tak naprawdę następny mecz w tym pucharze powinien być zdecydowanie łatwiejszy. Dostajemy powołanie do reprezentacji na mecze z Irlandią i Anglią.
Może przynajmniej w kadrze będziemy regularnie występować, kto tam wie. Ale dostajemy, tak jest, szansę w meczu ligowym i to do tego z Arsenalem, derbowe spotkanie. Bardzo prestiżowe, trener dał nam szansę, to jest naprawdę dobry znak. I miejmy nadzieję, że wykorzystamy okazję, która się pojawiła. A w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, był dość długi, ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Trzymajcie się!